Witam bardzo serdecznie. Na pierwszym spotkaniu w ramach warsztatów prowadzonych w naszej bibliotece już od dobrych kilku lat. Warsztaty komputerowe Nie bój mychy, skierowane do osób dorosłych. Oczywiście do tej pory odbywały się one w trybie tak zwanym stacjonarnym, czyli uczestnicy naszych zajęć przychodzili do biblioteki, korzystali z naszego sprzętu, zarówno komputerów stacjonarnych, jak i laptopów czy tabletów. Natomiast z uwagi na sytuację, jaka panuje w tej chwili w kraju i na świecie, większość działań nie tylko bibliotek, ale różnych instytucji kultury i edukacji przeniosło się do sieci. Postanowiłam, że nasze zajęcia komputerowe również przeniosę, choć w części, tak, postaram się przenieść do świata wirtualnego. Ja wiem, że bardzo trudno jest się uczyć w ten sposób, ponieważ najlepiej uczy się poprzez doświadczenia, tak, poprzez ćwiczenia. I wiem z doświadczenia kilkuletniego, prowadząc te zajęcia, że najłatwiej uczyliście się Państwo, przychodząc na zajęcia do biblioteki i pracując pod okiem, powiedzmy, specjalisty, który w jakiś tam sposób Państwa nakierowywał, pokazywał różne rozwiązania, różne nowinki technologiczne, tak, które się pojawiają. Jeżeli chodzi o naukę komputera, to jest to nauka nieustająca i ja to zawsze powtarzam na wszystkich zajęciach, że tego właściwie uczymy się przez całe życie. Ciągle się zmienia sprzęt, ciągle się zmieniają programy, ciągle się zmieniają aplikacje i ciągle musimy się czegoś uczyć na nowo. A w sytuacji, jaka w tej chwili jest, w jakiej się znaleźliśmy wszyscy, jeszcze dodatkowo większość usług przeniosła się do sieci i tych narzędzi również do obsługi tych usług musimy się nauczyć. Jeżeli chodzi o dzisiejsze zajęcia, to chciałabym Wam pokazać poradnik, który zamieściłam na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Oczywiście za zgodą autorów tegoż poradnika. I teraz Wam udostępnię swój ekran i pokażę Wam, w którym miejscu na stronie internetowej znajduje się ten poradnik i jak należy z niego korzystać. Pierwsza rzecz to jest wpisanie adresu w odpowiednie miejsce. Przypominam, że pasek adresu to jest to okienko, gdzie macie w tej chwili wpisany wprowadź adres lub szukaj w Google. I tu wpisujemy adres utw.chrzanow.pl. Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie strona jest, myślę, znana. To, co na tej stronie, to oczywiście różne materiały, które można oglądać dowoli. To są zarówno spektakle, które się kiedyś odbywały, zostały nagrane i przypominamy je, i życzenia, i koncerty, i zapowiedź seniora w podróży, który się odbędzie 18 stycznia. I w ramach wykładów czwartkowych, tak, publikujemy różne materiały, żebyście Państwo nie nudzili się, tak, siedząc w domu. Natomiast przewodnik, który chciałam Wam pokazać, nazywa się Nowoczesny Senior i to jest przewodnik po cyfrowym świecie. To jest ten artykuł, który zamieściłam na stronie internetowej Uniwersytetu. To jest cały artykuł, który przesłała do mnie Fundacja Digital Poland, ponieważ to właśnie ta fundacja przygotowała ten przewodnik.
aby pokazać, że każdy może korzystać z internetu. Publikacja składa się z 8 rozdziałów, jest napisana bardzo przystępnym, prostym językiem. W poszczególnych rozdziałach, krok po kroku, są wyjaśnione wszystkie najważniejsze problemy, z którymi możecie się Państwo zetknąć, przeglądając internet, wyszukując różnych informacji. I na samym dole tego artykułu jest link, w który należy kliknąć. I otworzy nam się przewodnik. Przewodnik, żebyście się Państwo nie przerazili, ma aż 120 stron. Z tym, że zaraz sobie przeanalizujemy, jakie zagadnienia tutaj są omawiane. No jest oczywiście wprowadzenie w ogóle do zagadnienia związanego z internetem, czyli wyjaśnienie w ogóle, co to jest internet, jakie są jego zalety, jak należy korzystać z internetu. Są wyjaśnione i wytłumaczone pojęcia wszystkie związane ze sprzętem komputerowym. Jest informacja na temat systemu operacyjnego na urządzeniach i to jest bardzo ważne, że na urządzeniach, ponieważ te systemy operacyjne są różne w zależności od tego, z jakich urządzeń Państwo korzystacie, rodzaje łączy, rodzaje przeglądarek, jaki możemy mieć dostęp do internetu, co to jest router i co to jest dostęp mobilny. I to jest ten pierwszy rozdział, to jest takie wprowadzenie zagadnienia związane z internetem. Potem mamy cały rozdział poświęcony poczcie elektronicznej. Kolejny rozdział to są pierwsze kroki ze smartfonem. Kolejne polecane strony internetowe dla seniorów. I tutaj właściwie ten katalog, który się znajduje, tych polecanych stron internetowych w tym poradniku, to w tym przewodniku po cyfrowym świecie, no nie można powiedzieć, że jest to katalog zamknięty, tak? Tutaj są przykładowe strony internetowe, polecane strony internetowe, podzielone na pewne kategorie. Pierwsza kategoria to jest bezpieczeństwo, druga kategoria to są zagadnienia związane z restauracjami, z przepisami kulinarnymi, z jedzeniem. Kolejne to są komunikatory, podróże, planowanie wakacji, wypoczynek, nawet i wypoczynek w sanatoriach, portale internetowe i telewizje informacyjne, zagadnienia związane z ogrodem i roślinnością, rozrywka, filmy, muzyka, radio, sztuka, sieci społecznościowe, serwisy dzienników, tygodników, miesięczników, sprawy urzędowe, zakupy, porównywarki cen produktów, serwisy ogłoszeniowe, zdrowie i życie codzienne. Myślę, wszystko, co może nas ewentualnie interesować w poszukiwaniu, jakich informacji my w ogóle zaglądamy do internetu, są tutaj te strony polecane, strony internetowe, posegregowane. Cały kolejny rozdział poświęcony jest programom i aplikacjom na smartfony i komputery. Myślę, że tutaj w ogóle zagadnienie związane z telefonami komórkowymi też jest dla Was bardzo atrakcyjna. Ta tematyka, ponieważ z tych telefonów korzystamy. One się też zmieniają. Zmieniają się różne aplikacje, które ściągamy na te urządzenia. I w tym rozdziale będzie wyjaśnione właściwie wszystkie zagadnienia związane właśnie z aplikacjami, z polecanymi aplikacjami, jeżeli chodzi o smartfony. I programy i polecane programy na komputery. Kolejny rozdział poświęcony jest bezpieczeństwu w sieci. To jest bardzo ważny rozdział z tego względu, że omówione tutaj są nie tylko jest omówione zagadnienie jakichś wirusów komputerowych czy zagrożeń właśnie związanych ze ściągnięciem takiego wirusa, ale jest omówiona kwestia bezpieczeństwa Wi-Fi, bezpieczeństwa w mediach społecznościowych, bezpieczeństwa robienia zakupów, jak stworzyć bezpieczne hasło. I na koniec jest taki quiz dotyczący bezpieczeństwa w internecie.
Kolejny rozdział dotyczy płatności przez internet. Zakupy online, płatności kartą za rachunki. Następny to są wszystkie rozwiązania dotyczące e-zdrowia, czyli opieka zdrowotna w Polsce i właściwie przeniesienie tej opieki zdrowotnej do sieci, tak? Czyli te wszystkie rozwiązania, które są związane z e-receptami, z e-zwolnieniami, ze skierowaniami, które otrzymujemy też w postaci elektronicznej, dostęp do naszego internetowego konta pacjenta, tak żeby sobie sprawdzić całą swoją historię wypisywanych recept, tak, czy wizyt, które do tej pory mieliśmy u specjalistów. Dziesiąty rozdział to cyfrowa przyszłość, czyli taka perspektywa, co będzie dalej. Jedenasty rozdział, obalamy mity, jeżeli chodzi o korzystanie z sieci komórkowych i z domowego Wi-Fi. I to jest wszystko w powiązaniu z problemami naszymi zdrowotnymi i z różnymi zagadnieniami związanymi z chorobami, które prawdopodobnie, pewnie Państwo też gdzieś wyczytaliście albo słyszeliście, że mogą one wpływać na nasze problemy ze zdrowiem. No i na samym końcu jest krótka informacja na temat samej fundacji i festiwalu cyfryzacji, który to festiwal jest właśnie organizowany przez fundację. Króciutko, czym jest internet, bo omówimy sobie dzisiaj ten pierwszy rozdział. Zaczniemy od tego, że internet jest ogromną siecią, która łączy wszystkie komputery, wszystkie telefony komórkowe, czyli smartfony, iPhony, iPady. Można uogólnić, tak, i powiedzieć, że łączy zarówno urządzenia stacjonarne, jak i mobilne i łączy je na całym świecie. Do tej pory wizualnie, graficznie przedstawiana była sieć internet jako taka plątanina kabli, która łączyła wszystkie te urządzenia, które na świecie się znajdują. Oczywiście postęp techniki tak jest szybki, że w tej chwili to nie musi być połączenie internetowe na kablu. W tej chwili mamy bardzo dużo połączeń bezprzewodowych. Właściwie większość tych połączeń to są właśnie połączenia bezprzewodowe, aczkolwiek stabilniejsze jest oczywiście to połączenie na kablu. I teraz, jeżeli chodzi o samą historię powstania internetu, to oczywiście jego początki sięgają końca lat 60. XX wieku, ale ciągle ta technologia jest rozwijana i nie ma już właściwie takiej dziedziny życia, której internet by nie zmienił i w której by nie zaistniał. I mamy w tej chwili jeszcze taki problem, jeżeli chodzi o pandemię, o sytuację, w jakiej się znajdujemy, że mamy ograniczoną możliwość wychodzenia z domu, tak? Natomiast mamy możliwość połączenia się ze światem właśnie poprzez internet. I właśnie dzięki temu jesteśmy online, tak? Czyli możemy być w stałym kontakcie ze swoimi najbliższymi, możemy pracować z domu, możemy robić zakupy, możemy umówić się na wizytę do lekarza i możemy na bieżąco śledzić wszystkie informacje. Czyli najczęściej, jeżeli chodzi o korzystanie z internetu, to przeglądamy strony internetowe, tak, poprzez przeglądarki internetowe, które mamy zainstalowane, mamy ściągnięte na swoje urządzenia. Mamy też specjalne aplikacje i programy, które pozwalają nam na korzystanie z różnych usług, które internet nam umożliwia, albo firmy poprzez właśnie internet nam je udostępniają. A jednym z najpopularniejszych sposobów korzystania z internetu jest właśnie odwiedzanie stron internetowych.
Te strony czasami nazywane są stronami www, ale już coraz rzadziej, są czasami nazywane domenami. I jest to takie miejsce w internecie, w którym pod konkretnym adresem, tak, unikalnym adresem, znajdziemy informacje na określony temat. I w internecie oczywiście istnieje niezliczona liczba stron. Każda z tych stron zawiera bardzo różne informacje, które mogą nas zainteresować. Znajdziemy tam zarówno materiały jakieś tekstowe, animacje, obrazy, wideo z różnych dziedzin wiedzy. Bardzo często też, jeżeli poszukujemy ogólnych informacji, korzystamy z tak zwanych portali informacyjnych i to są najczęściej onet.pl, fakt.pl, tvn24.pl, newsweek.pl, tak, przeglądsportowy.pl. I teraz takie techniczne informacje związane z adresem strony internetowej, o czym zawsze na samym początku mówię, w momencie, kiedy rozpoczynamy swoją zabawę, swoją przygodę z internetem, to jest bardzo ważna informacja, że nie ma znaczenia, czy w adresie strony używamy wielkich czy małych liter. Można pominąć oczywiście w adresie ten początek https://. I czasami też w adresie pojawiają się trzy literki W i je również możemy pominąć. Tak, nasze przeglądarki sobie poradzą z odnalezieniem tej strony, jeżeli te elementy pominiemy w adresie. Bezpośrednio ze strony internetowej, która nas zainteresowała, możemy się przenieść na inną stronę, ponieważ na stronach internetowych pojawiają się tak zwane linki, czyli hiperłącza, które są umieszczone na stronie. Bardzo często te linki to są jakieś wyróżnione wyrazy albo wyrażenia, albo całe zdania, które są najczęściej oznaczone jakimś innym kolorem. One mogą być podkreślone, one mogą mieć jakiś znak graficzny. Natomiast bardzo ważnym elementem jest to, że w momencie, kiedy my najedziemy na taki link, ja to Państwu pokażę na przykładzie spisu treści. Jeżeli ja najeżdżam na link, pojawia się łapka z paluszkiem. Czyli to, co jest tutaj w spisie treści, to jest już link. W momencie, kiedy ja kliknę w taki link, na przykład chcę w tej chwili poczytać o zaletach internetu. I to jest strona 8, podrozdział 2.2. Zalety internetu. Jeżeli ja kliknę lewym klawiszem myszy właśnie w ten tekst, to zobaczcie, że otwiera mi się właśnie ten podrozdział. Jeszcze taka informacja techniczna dla Was. Poradnik jest w formacie PDF, ale ma też taką możliwość dopasowywania strony albo poprzez kliknięcie w plusik albo w minusik. Minusik to oczywiście pomniejszamy stronę, plusik powiększamy. W zależności od tego, ile razy kliknę, o taki procent jakby ta strona mi się powiększy, tak? Natomiast już później poruszanie się w obrębie strony to jest używanie rolera, którego macie, jeżeli używacie myszkę oczywiście. Natomiast jeżeli używacie touchpada, to też przesuwając paluszkiem po touchpadzie możecie przewijać tam stronę, tak? No i jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Przyjrzyjcie się, z jakich elementów składa się adres strony. To są trzy elementy. Pierwszy element to są trzy literki W, World Wide Web, tak? Światowe strony internetowe, kropka. Następny element to jest element, który nazywany jest elementem nazwy strony. I trzeci element po kropce to jest tak zwana domena. Na końcu może się tutaj w adresie pojawiać skrót PL, co oznacza, że strona jest w języku polskim albo jest na domenie polskiej. Org, czyli jest to jakaś organizacja.
każdy kraj właściwie ma swój symbol, który może się tutaj pojawić. Jeżeli strona jest europejska, to znaczy jest dostępna dla wszystkich krajów Unii Europejskiej na przykład, albo dedykowana jest dla wszystkich na przykład członków Unii Europejskiej, może się tu pojawiać symbol EU. Jeżeli strona zawiera treści, które są związane z edukacją, może się tutaj pojawiać skrót EDU. No i często jeszcze po kropeczce może się tutaj pojawiać skrót COM, co oznacza, że jest to strona komercyjna. W adresach internetowych nie używamy polskich liter, to znaczy nie używamy polskich znaków diakrytycznych, czyli w adresie strony nie ma okreskowane, nie ma E, O, SI, CI, ZI. Drugim popularnym sposobem korzystania z internetu jest użycie aplikacji i programów, które z kolei są dedykowane na smartfony, tablety, ale również i na komputery. Po co te aplikacje, po co te programy? No one zwiększają możliwości naszego urządzenia. To znaczy, jeżeli zainstalujemy jakieś dodatkowe, płatne lub bezpłatne aplikacje, to one nam ułatwiają przeszukiwanie informacji, konkretnej informacji, ponieważ aplikacje są dedykowane poprzez poszczególnych dostawców jakby informacji, tak? Czyli przykład, często robimy zakupy w jakimś sklepie, powiedzmy jakimś kosmetycznym, więc jeżeli ten sklep kosmetyczny ma swoją dedykowaną aplikację, którą my możemy bezpłatnie sobie ściągnąć na naszego smartfona, tableta czy na nasz komputer, to po pierwsze mamy bezpośredni, nieograniczony dostęp do zasobów tego sklepu kosmetycznego. Dostajemy powiadomienia związane z różnymi promocjami, różnymi akcjami. Możemy zbierać tak zwane punkty, tak? Te punkty później wymieniać na różne, nie wiem, produkty, tak? Czyli jako zarejestrowani użytkownicy możemy mieć lepszy, łatwiejszy dostęp do wszystkich informacji związanych właśnie z tym sklepem. No i myślę, że na tym dzisiejsze nasze spotkanie sobie zakończymy. Na kolejnym omówimy sobie kolejne zagadnienia związane z systemem operacyjnym, z rodzajami sprzętu, zarówno tego sprzętu komputerowego, jak i telefonicznego, czy powiemy sobie coś o tabletach. I myślę, że w momencie, kiedy mielibyście jakieś pytania, bylibyście nieusatysfakcjonowani jakimiś informacjami, które wam tutaj podałam, to mam nadzieję, że nie będziecie się obawiać komunikować ze mną, a można to robić na różne sposoby. Na naszej stronie internetowej biblioteki jest telefon, jest mail, także przez nasz profil na Facebooku możecie przez Messengera się komunikować ze mną. Także zachęcam do zadawania pytań, do nie wiem, zrobienia takiego rankingu tematów, które ewentualnie chcielibyście, żeby były poruszane na naszych spotkaniach. Jestem otwarta i bardzo, bardzo serdecznie was zachęcam do tego, żebyście eksperymentowali, próbowali, ćwiczyli, trenowali. Powiecie, że trening czyni mistrz. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia.